Ile? Jeżeli macie podobną reakcję, widząc osiągi i ceny dysków SSD pod generację 5 PCI Express, no to jesteście w dobrym miejscu, bo przyjrzałem się generacji 4. Z góry mówię, że testy przeprowadzałem już jakiś czas temu. Zdecydowanie jakiś czas temu. Skorzystałem z okazji, że miałem akurat spoko setup pod testowanie tego typu dysków, dlatego że wpadł do nas Solidigm P44 Pro, więc robimy test porównawczy. Jeżeli chodzi o platformę testową, no to sercem było dosyć mocne CPU, to znaczy Ryzen 9 5950X. Oczywiście to wszystko może wpłynąć na wydajność dysków, ale myślę, że jeżeli zamykamy się w jednej platformie testowej, no to nie powinno być jakichś większych problemów. Płyta główna Gigabyte B550 Aorus Elite V2, 24 GB RAM-u w 4 kościach. O karcie graficznej nawet Wam nie będę mówił, czy o innych takich pobocznych sprawach. To wszystko się działo na Windowsie 11 w wersji 22H2. Co ważne, testowane dyski znajdowały się w głównym slocie M2, tuż przy CPU. To oznaczało, że teoretycznie mogły uzyskać największe możliwe osiągi na tej płycie głównej. Co do samych testów, w przypadku każdego napędu i każdego testu sprawdzałem wyniki kilkakrotnie. Tak, przeprowadzałem testy kilkakrotnie, a potem uśredniałem wynik po to, aby mieć jak najlepsze dane. To jeszcze zanim przejdziemy do mięska i do samych testów, pokrótce o tym, jakie dyski wybrałem do testów. Na pewno szybko zauważycie, że chociaż tych dysków jest całkiem sporo, no to nie ma ich aż tak dużo, jakby mogło być, biorąc pod uwagę rynek. No niestety, nie każdy jest tytanem pracy, jak pewni znani herbaciarze. Natomiast wybrałem akurat te sprzęty, dlatego że cieszyły się całkiem niezłą popularnością wtedy, kiedy przygotowywałem test. Te wszystkie jednostki, jeżeli chodzi o generację 4 PCI Express, są topowymi wyborami u producentów. Przede wszystkim Solidigm P44 Pro. No i on trafił na test do redakcji w połowie 2023 roku. No i z tej przyczyny to jest jedyny model, który nie był testowany bezpośrednio po sobie. No bo musiałem go zwrócić, ale wyniki testów zachowałem, więc mogłem porównać. No i to jest jeden z najszybszych dysków na przemijającą bardzo powoli, patrząc po cenach, no i tak naprawdę zapotrzebowaniu, generację PCI Express. To m.in. zasługa autorskiego kontrolera SK Hynix Aries. Dodatkowo jest tutaj też 2GB pamięć RAM, a to wszystko siedzi na 176-warstwowych pamięciach TLC. No i kolejnym takim oczywistym wyborem do tego typu porównania była seria WD Black SN850X. No i tutaj muszę powiedzieć, że producent zalał mnie produktami. Nie, poważnie, dostałem 4 warianty. 1TB, 1TB z radiatorem, 1 2TB, 1 2TB z radiatorem. Jak się okazuje, taki radiator jest dość przydatny. Trzecia istotna opcja to Kingston KC3000. Taki, można powiedzieć, że w tym momencie to budżetowy killer. Swego czasu to były bardzo drogie napędy, natomiast teraz już jest taniej. Wykorzystują 176-warstwowe pamięci TLC od Microna i swego czasu najszybszy na świecie kontroler. Do redakcji trafiły dwa warianty, 1 i 2TB. No i kilka ostatnich dysków Samsunga, no to wybór właściwie niezbędny, no bo nie oszukujmy się, to jest jeden z popularniejszych producentów na rynku. Patrząc po sieci, mamy naprawdę dużo ludzi, którzy są w stanie się dać pochlastać za swoje napędy SSD Samsunga. No i ja się nie dziwię, bo to jest bardzo porządny sprzęt z autorskimi kontrolerami, tylko ten firmware jest trochę wadliwy. Zeszły rok owocował awariami 980 Pro, obecnego w teście, oraz bardzo szybko umierającymi 990 Pro. Dodatkowo dostałem też wariant 990 Pro z radiatorem. Słuchajcie, jak to często mam w zwyczaju, przerywam materiał, bo mogę, a nawet powinienem, bo mamy social media i jeżeli jeszcze tam Was nie ma, to dużo tracicie. Wpadnijcie na grupę Testerzy Wideotestów lub na Facebooka, lub na Instagrama, lub na TikToka. Tam pojawiają się różnego rodzaju materiały związane z pracą redakcji, ale jest też społeczność, która chętnie doradzi w różnych problemach.
W momencie przygotowywania tego materiału dyski SSD na PCI Express 4.0 wcale nie są tak drogie. Jak sobie zobaczycie na tabelkę, to najdrożej wypadają wersje dysków z radiatorami. Najtaniej z kolei wypada Kingston KC3000 w wersji 2-terabajtowej, jeżeli liczymy oczywiście cenę za 1 terabajt. Natomiast te różnice w cenie nie są jakieś diametralnie wielkie. Można powiedzieć, że dysproporcja jest całkiem spora, jeżeli sprawdzimy sobie takiego WD SN850X czy Samsunga w porównaniu do Kingstona, natomiast teoretycznie mogłyby być to lepsze dyski. Ale o tym przekonamy się w testach. No dobra, to zaczynamy standardowo, czyli od testów syntetycznych. Ważny kawałek testu. A to dlatego, że mając test syntetyczny, teoretycznie mamy bardzo powtarzalny test. To jednocześnie sprawia, że możecie sobie porównać, chociażby znając oczywiście platformę testową, wyniki z innymi testami wykonanymi przez innych recenzentów, może innych sprzętów. I w ten sposób będziecie mieli więcej informacji. Dlatego koniecznie zapraszam do przyjrzenia się temu segmentowi materiału. W zasadzie głównym narzędziem, z którego korzysta każdy, jest Crystal Disk Mark. No i tam można sobie predefiniować różnego rodzaju scenariusze, przez które chcemy przepuścić dysk przy odczytywaniu, przy zapisywaniu różnego rodzaju plików, sekwencyjnie lub losowo. Ogólnie jest z czego wybierać. Ja akurat wybieram standardowy sekwencyjny pomiar, który wskazuje to, czym się zazwyczaj chwalą producenci na swoich pudełkach, a także pomiar małych plików losowych. W wersji, która najbardziej przypomina to, czego doświadczy typowy użytkownik komputera. Jeżeli chodzi o pomiar sekwencyjny, no to tutaj w odczycie przoduje Samsung 990 Pro, ale tak naprawdę reszta, poza oczywiście Samsungiem 980 Pro, nie jest jakoś szczególnie za nim. Pod kątem zapisów na prowadzenie wysuwa się już Kingston w wersji 2-terabajtowej. Co ciekawe, jedynym dyskiem spadającym poniżej 6000 MB na sekundę jest Samsung 980 Pro. Jeżeli chodzi o zapis, no to znowu Samsung 990 Pro całkiem nieźle, a tutaj ciekawostka, Kingston 2-terabajtowy też wypada naprawdę dobrze i to lepiej od Samsunga. Dobra, ale co się stanie, jeżeli zapełnimy powiedzmy tak o 80%? Takie rzeczy też trzeba sprawdzać, no bo to jest typowy use case. Nie wiem, przynajmniej w moim przypadku, może w waszym nie, bardziej dbacie o miejsce na dane, ale ja zapełniam ile się da. No to w takim wypadku to już spada wydajność. Akurat przy odczycie niewiele, ale przy zapisach znacząco. Tutaj znowu, wspomniany 2-terabajtowy Kingston wypada naprawdę nieźle. Tak samo Samsung 990 Pro. Nie ma się też do czego przyczepić w przypadku Solidima, ale już jak zobaczymy sobie na przykład na Samsunga 980, to jest spory spadek. Rozczarowują też wyniki 1-terabajtowej wersji WD SN850X. Tym, co nas najbardziej powinno interesować, jest jednak odczyt małych, losowych plików w przypadku QD1, czyli bez wykorzystywania jakiejś tam wielowątkowości. W najgorszym możliwym przypadku, no i najbardziej przypominającym to, z czym się zetkniemy na co dzień, chociażby instalując gry, czy przesyłając pliki z jednego miejsca na drugie na komputerze. No i tutaj nie ma co się oszukiwać, nie jest jakoś szczególnie szybko. Ciekawostką jest to, że Samsung 980 Pro wypada naprawdę nieźle w takim zastosowaniu. Przebija go w zasadzie tylko 990 Pro. Przy zapisie pazur pokazuje już Solidime P44 Pro. Chociaż prawdę powiedziawszy, te Kingstony też daleko za nim nie są. Po zapełnieniu dysków do 80% już widzimy oczywiście spadki, natomiast w przypadku takiego Solidime'a są praktycznie nieznaczne. Zresztą to samo dotyczy tak naprawdę wszystkich dysków. No, może warto zauważyć, że zarówno Samsung 980 Pro, jak i WD SN850X w obu wersjach strasznie spadły pod kątem odczytu, ale pod kątem zapisu w przypadku takiego na przykład 980 Pro praktycznie zmian nie ma. Z ciekawości sprawdziłem też w najlepszym możliwym wariancie w przypadku losowych małych plików, to jak sobie radzą z IOPS poszczególne dyski, czyli ogólnie chodzi o liczbę operacji na sekundę. Tym się szczególnie chwalił Solidime w przypadku P44 Pro. No i tutaj faktycznie Solidime wypada najlepiej. Trochę za nim znajduje się WD SN850X w wersji 2-terabajtowej, a blisko niego Samsung 990 Pro w wersji 1-terabajtowej. Co ciekawe, w wersji 1-terabajtowej liczba IOPS przy napędzie WD jest znacząco niższa. Myślę, że warto tu zaznaczyć jednak, że tak pokaźna liczba operacji przeprowadzanych przez te dyski ma wiele wspólnego z tym, jaki macie procesor.
procesor. Ja musiałem przeskoczyć całkiem sporo widełek cenowych, zanim udało mi się osiągnąć deklarowane przez producenta wartości przy teście tego Solidima. Kolejnym narzędziem do testowania dysków jest PC Mark 10. No i to jest znowu kolejny standardzik branżowy, dodatkowo taki, w którym dużo łatwiej jest znaleźć w sieci różnego rodzaju benchmarki innych użytkowników. Tutaj wypada najlepiej Samsung 990 Pro. Zresztą we wszystkich przypadkach. W redakcji wykorzystujemy tak naprawdę dwa z wielu dedykowanych pomiarów wydajności komputera. PC Mark 10 Full Storage Benchmark, no i Quick Storage Benchmark. Ten program sprawdza wydajność dysków w różnych typowych zadaniach, na przykład rozruchu systemu operacyjnego czy korzystania z pakietu Adobe. Jeżeli jednak szukacie czegoś do gier, to bardziej zaciekawi Was 3D Mark. To jest syntetyczna procedura, no ale działa na takich typowych scenariuszach użytkowania. Tam jest ładowanie się różnych gier, tam jest nagrywanie filmów Full HD z pomocą OBS. Zasadniczo to, co robi taki typowy gracz. No i jak widać, Samsung 990 Pro zdominował konkurencję. Teoretycznie w praktyce powinien zmieść konkurencję po tym, co patrzyłem w sieci, no ale u mnie akurat wyszły takie wyniki, no i nie będę się kłócił z platformą testową. Ostatecznie syntetyczną procedurą testową jest też benchmark Final Fantasy XIV. To jest taki niszowy MMORPG z Azji, może słyszeliście. Mają dedykowane narzędzie do tego, aby sobie sprawdzić, jak będzie działał w różnych ustawieniach na różnych jednostkach. No i tutaj występuje dziwna anomalia, no bo mamy takiego Kingstona KC3000 2TB, który ma bardzo kiepski wynik, 9,6 sekundy. Tuż za nim znajduje się dotychczasowy lider, czyli Samsung 990 Pro 1TB, 8,7 sekundy. Na froncie z kolei Solidigm P44 Pro, no i WDSN 850X w wersji 1TB. Kilkakrotnie ponawiałem te testy, no i to jest uśredniony wynik, więc wydaje mi się, że tak musi być. Jeżeli chcecie grać w tę grę, no to właśnie te dwa dyski pozwolą Wam najszybciej ładować różnego rodzaju lokacje. Dobra, ale to były testy syntetyczne, a pewnie ciekawią Was też testy praktyczne. No to przejdźmy do nich. Przy kopiowaniu małej paczki plików, 2 GB, kiepsko na tle reszty prezentuje się jedna z droższych, no i teoretycznie wydajniejszych jednostek, czyli ten Solidigm. Osiąga tutaj 83 sekundy. Gorszy od niego jest tylko WDSN 850X w wersji 1TB, chociaż już 2TB jest znacznie szybsza. Wygląda na dziwne anomalie, które nie powinny mieć miejsca, bo tutaj korzystałem jednak z Diskbencha, czyli narzędzia, które praktycznie samo za mnie dokonuje kopiowania plików. No i oczywiście też kilkakrotnie przeprowadzałem testy w kontrolowanym środowisku. Z drugiej strony, jak już wejdziemy troszeczkę wyżej, wysyła się na prowadzenie ten Solidigm, który teoretycznie miał być bardzo szybki. Wysuwa się do tego stopnia na prowadzenie, że miażdży konkurencję z wynikiem 4,1 sekundy. Tutaj godne uwagi są też Kingstony z wynikiem 4,4 sekundy, no różnica nie jest jakoś szczególnie duża. Ostatecznie przy kopiowaniu 50-gigabajtowego pliku wygrywa kolejny raz Solidigm. Zajmuje mu to zaledwie 20,8 sekundy. Biorąc pod uwagę fakt, że tutaj najbliższy wynik to te Kingstony, które mają 21,9 sekundy, to różnica jest już całkiem spora. I na pewno jeżeli często przenosicie pliki z dysku na dysk albo coś kopiujecie, ta różnica stanie się jeszcze bardziej znacząca. Kolejny test to rozpakowywanie archiwum, czyli taki test, w którym pierwsze skrzypce gra jednak procesor. W przypadku rozpakowywania archiwum 10-gigabajtowego Solidigm wcale nie był taki szybki, a wcześniej zmiażdżył konkurencję. Tutaj tak naprawdę większość dysków wypadała podobnie po uśrednieniu. Ciekawostką jest to, że przy rozpakowywaniu większej paczki plików wygrał najstarszy z dysków, Samsung 980 Pro. Brzmi jak anomalia, wiem, no ale kurczę blade, ja tutaj powtarzałem ten test wielokrotnie. Innym wymagającym wiele od dysku zadaniem jest instalacja. Instalacja na przykład gier, takich jak Metro Last Light Redux. Czemu nie Cyberpunk, powiecie? Ano z dwóch przyczyn. No, po pierwsze dlatego, że Metro Last Light Redux nie jest aż tak dużą grą. Cyberpunk zajmuje ile? 80-100 GB w tym momencie? Sporo w każdym razie, więc tutaj łatwiej jest mi powtórzyć wielokrotnie te pomiary. A poza tym instalator nie wymaga ode mnie instalacji jakichś dodatkowych bibliotek, co zatrzymuje proces instalacyjny, więc mogę spokojnie wszystko zmierzyć. Przy zwykłej instalacji gry najszybszy był Solidigm. Tuż za nim znajdował się Samsung 990 Pro, no ale to było spodziewane. Najgorzej wypadają dyski WD Black.
z niewiadomych przyczyn. Przy instalacji gry i kopiowaniu ta dysproporcja jeszcze bardziej się zwiększa na korzyść Solidaima. Chociaż tutaj paradoksalnie Kingstony wysunęły się na prowadzenie przed Samsungiem. Natomiast można powiedzieć, że te dysproporcje przy instalacji i kopiowaniu, czyli takim multitaskingu, nie są tak naprawdę aż tak duże. Ostatecznie cóż to byłby za test hardware'u, gdyby nie było mowy o temperaturach? Chociaż ta generacja nie jest tak podatna na przegrzewanie się jak PCI Express 5.0, to mimo wszystko całkiem potrafi się grzać. Dyski SSD, podobnie jak wiele innych podzespołów, w wyższych temperaturach zmniejszają swoją wydajność. To jest tak zwany thermal throttling, no i chodzi o to, że inteligentnie kontrolują temperaturę. No i kurczę blade, tutaj bezapelacyjnie wygrywa Kingston w wersji 1 TB. Takie osiągi wyglądają jak anomalia, nawet dla pewności powtórzyłem ten pomiar kilkakrotnie razy więcej niż zakładała nasza procedura testowa. I tutaj jest ciekawostka. Samsung 990 Pro, jak widzicie, jeżeli chodzi o odczyty z sensorów, w najgorętszym miejscu miał 84 stopnie Celsjusza. I to jest duże no-no. Zresztą w ogóle przebijanie się powyżej 80 stopni Celsjusza to nie jest zbyt dobry wynik dla dysków. Nadal przeżyją, ale skraca to ich żywotność. Możliwe, że to ma wiele wspólnego z bugiem, który się pojawił na dyskach Samsunga, no i sprawiał, że wskazywały 84 stopnie Celsjusza bez przerwy na chipsecie. Podobno naprawiono to w grudniu 2023 roku, ale to było po teście. Natomiast chyba nikogo nie zdziwi fakt, że w zasadzie jeżeli już kupuje się takie dyski, to w większości przypadków lepiej jest kupić wersję z radiatorem. No chyba, że kupujecie tego Kingstona, no bo naprawdę imponuje mi to, że tak niskie temperatury utrzymywał. I co wynika z takiego testu? No, moim zdaniem jedna konkluzja. Zależnie od tego, co chcecie wybrać, to wybierzcie, bo wielkich różnic to nie będzie w codziennych zastosowaniach. Profesjonaliści już powinni się skierować raczej w stronę PCI Express 5.0, no ale profesjonaliści to wiedzą. Gracze wiele nie wyciągną z nowej generacji napędów SSD. Wiem, jest Direct Storage i w ogóle, ale i tak te czasy ładowania są śmiesznie niskie już teraz. Gdybym ja, jako taki powiedzmy typowy gracz i konsument, miał kupować jakiś nowy napęd SSD na PCI Express 4.0 w tym momencie, to prawdopodobnie postawiłbym albo na Samsunga, bo już nareszcie pozbyli się wielu problemów związanych z firmware'em, albo na Kingstona, bo prezentują świetny stosunek ceny do jakości. Natomiast nasuwa mi się proste pytanie, co wy byście wybrali? Dajcie znać poniżej w komentarzach. Mam nadzieję, że test się spodobał. Jeżeli macie jakąś konstruktywną lub mniej konstruktywną krytykę, no to też się odezwijcie. Czekam na was. I zachęcam ponownie do zajrzenia na nasze sociale, czyli Facebooka, grupę testerzy wideotestów, Instagrama, no i TikToka. Do zobaczyska.